Istnieje wiele dobrych i ważnych powodów, dla których warto zastanowić się nad wyborem miodarki. Wedle danych za 2017 rok, średnia statystyczna wielkość pasieki w Polsce to były 23 zasiedlone ule. Przy tej wielkości gospodarstwa pasiecznego koniecznością staje się posiadanie odpowiedniej, dobrej, porządnej miodarki. Wymóg taki nakłada na rodzimych pasieczników także polskie prawo. Choć jedynie około 10% pasiek posiada zezwolenie na sprzedaż bezpośrednią produktów pochodzenia pszczelego, to jednak wiele wskazuje na to, że wskaźnik ten w kolejnych sezonach będzie rósł, a skoro tak, to też pojawi się potrzeba usprzętowienia rodzimych pasiek. Wreszcie kwestia pieniędzy. Inwestycja w miodarkę to jedna z tych bardziej poważnych inwestycji, jakich pasiecznicy dokonują. Co więcej, jest to taka inwestycja, której skutki odczuwalne będą przez kolejne lata, a więc tym ważniejsze jest, aby się na etapie wyboru miodarki nie pomylić. Dlatego też wspólnie z firmą Konigin podjęliśmy decyzję, że już najwyższa pora, aby wykonać serię testów, doświadczeń, które będą stanowić pewien rodzaj drogowskazu dla wszystkich tych pasieczników, którzy chcą zakupić do swojej pasieki miodarkę. Pierwszym z testowanych urządzeń była miodarka radialna. Było to urządzenie o średnicy bębna wynoszącej 1250 mm. W koszu tej miodarki mogło się pomieścić aż 60 ramek nadstawkowych. W trakcie powtórzeń okazało się, że w ciągu jednej godziny średnio wywirować można 2 wsady, co przełożyło się na 120 ramek na godzinę. Przy takim cyklu pracy, gdzie wirowanie wynosiło 15, powiedzmy do 18 minut, udawało się osiągnąć średnią precyzję ekstrakcji wynoszącą około 95%. W tej sytuacji wydaje się, że śmiało można rekomendować miodarkę radialną jako dobry wariant dla pasiek średnich i tych większych, gdyż tutaj właśnie to kryterium czasu zostało spełnione na dobrym poziomie. Jeśli mowa o czasie, to jeszcze lepsze rezultaty udało się uzyskać przy miodarce kasetowej. Tutaj testowane były ustawienia 3-minutowe, 5-minutowe, 7- i 9-minutowe. Miodarka ta o koszu mogącym pomieścić 24 ramki nadstawkowe lub 12 ramek gniazdowych w ciągu jednej godziny maksymalnie była w stanie opróżnić 180 plastrów. W nastawieniu 9-minutowym było to około 100 ramek na godzinę. Przy tym warto podkreślić, że ekstrakcja była niezwykle precyzyjna. Na programie 5-minutowym, już 5-minutowym, udało się opróżnić komórki w 97%. To znaczy, że niemal cały miód zgromadzony w plastrach trafił do odstojników. Także dobrze pod tym względem wypadła ostatnia z testowanych miodarek, miodarka diagonalna. Było to jednak urządzenie znacznie mniejsze, o bębnie o średnicy 630 mm. Przy tym to, co wyróżniło to urządzenie na tle tych pozostałych, to też napęd elektryczno-ręczny. Stosując tę miodarkę, w zależności od tego, czy napędzaną ręcznie, czy też elektrycznie, tutaj te wydajności ramek nadstawkowych to było od 30 do nieco ponad 50 na godzinę, a więc tutaj było to trochę wolniej. Niemniej jednak to urządzenie to także ciekawa opcja, nie tylko dla tych mniejszych pasiek, którym myślę, że głównie należy właśnie ten wariant rekomendować, ale także miodarka taka może być traktowana jako rozwiązanie zastępcze, jako rozwiązanie awaryjne w przypadku na przykład braku zasilania lub gdyby zaszła taka potrzeba z jakiegoś powodu, aby miodobranie wykonać poza pracownią pasieczną, gdzieś bezpośrednio na pasieczysku. W takim wypadku miodarka taka rzeczywiście spełni swoją rolę. Wszystkie miodarki, które trafiły do mojej pracowni na testy, spełniają wymogi bezpieczeństwa. Wszystkie są wyposażone w odpowiednie zabezpieczenia. Z wszystkimi pracowało mi się dobrze, są ergonomiczne, solidne.
To, co mnie nieco zdziwiło, kiedy trafiły tutaj do mnie po raz pierwszy, to ich ciężar, ale to też właściwie tak naprawdę dowód na solidne wykonanie, na to, że producent nie pożałował materiału. O tym, że jest to solidny sprzęt, świadczyć może także chociażby 4-letnia gwarancja, jaką producent udziela na wszystkie te modele. Dzisiejszy odcinek jest ostatnim z serii miodarkowej. To już 5. odsłona testów, rzeczywiście ostatnia, ale to nie oznacza końca filmów sprzętowych w tym roku. W kolejce czekają kolejne rozwiązania. Pokazywana będzie odsklepiarka, bardzo wydajne rozwiązanie. Pokazana zostanie kremownica do miodu. Myślę, że to też jest interesująca opcja na zwiększenie sprzedaży, na urozmaicenie oferty, jeśli chodzi o miody. I zaprezentowane zostanie też nowe rozwiązanie do nalewania słoików. Mam tutaj na myśli specjalne nalewaki, specjalne zawory, które nie kapią, a do tego dozują miód w sposób niezwykle precyzyjny. Już teraz zapraszam do śledzenia kanału Pasieki Pogodny Piątek i doświadczeń realizowanych ze sprzętem Koniginy w przyszłości. Serdecznie zapraszam.